które we w ręku trzymasz. Bezmyślnie, przecież chęć żywotną jesteś. Zwyczajny katarzysz. Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam w gościnnych drogach Miejskiego Centrum Kultury Filia, Ośrodek Kultury Tkacz. Zaprosiliśmy Państwa na wieczór poświęcony Bogusławowi Mecowi. Mogę chyba użyć takiego określenia. Wielki tomaszowianin. Może nie zawsze doceniany,
Dlaczego ja podjąłem się tego tematu? Chciałbym Państwu też na to pytanie odpowiedzieć. Tak, zaczynam kolejne spotkanie. Kilka miesięcy temu olśniło mnie, że właściwie frywolnie mógłbym odpowiedzieć, dlaczego nie ja? A rzeczywistość była taka, że od kilku lat uczestniczyłem w spotkaniach bardzo ważnych ludzi związanych z kulturą i nie tylko, gdzie padały słowa powinniśmy, należy, wypada, trzeba. I tak zostawało. Ja, mały człowieczek, stwierdziłem, że jeżeli mam pomysł, to dlaczego odważnie mam go nie zrealizować? Dokonałem selekcji utworów, które najbardziej mi się kojarzyły z Łowem Mecem i skontaktowałem się z osobą, strażniczką. Od najmłodszych lat naszego bohatera. Wymyśliłem sobie, że zagramy ten program w dniu 70. urodzin, które przypadały 21 stycznia tego roku i tak uczyniliśmy. Premiera całego programu była 21 stycznia. W piątek zagraliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury też cały program w Ujeździe. Wczoraj minęła piąta rocznica śmierci Bogusława Meca. Ale my dzisiaj będziemy mówić o radosnych rzeczach. Ze mną, mogę tak powiedzieć, jedna z głównych bohaterek tegoż wieczoru. Ta, która słuchała, jak ja mówiłem, każde spotkanie, które było, to ja mówiłem. Dzisiaj mam nadzieję, że pani Danuta Mec-Wypart, którą serdecznie zapraszam i witam. Dzisiaj nam... Bardzo proszę, pani Danusiu. Tu będzie dobrze, będzie wszystko widać. Ja się tutaj schowam. Dziś ja ograniczę się tylko do małych wstawek, że tak powiem. Ta pierwsza część to wspomnienia o naszym bohaterze z okresu, kiedy się urodził i był tu w naszym grodzie. Przy okazji we wszystkich informacjach znalazłem, że Bogusław Mec urodził się w Tomaszowie. Chwaląc się, że przygotowuję ten program, od jednej z moich uczestniczek zajęć dowiedziałem się, że to nieprawda. O tym wszystkim powie pani Danusia, która mi potwierdziła tą informację. Jak zaczynamy dłubać komuś w życiorysie, to możemy się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. A ja mam nadzieję, że tak jak w poprzednie wieczory, dzisiaj także usłyszycie fajną opowieść o fajnym człowieku. Opowiadaną przepięknie przez kogoś, kto, bo w wielu wspomnieniach o tym czytałem, w wielu wspomnieniach Bogusława Meca, jakim dobrym duchem od prawie urodzenia była starsza siostra Danuta. I teraz już oddaję głos pani Danuta Mec-Wypart do Państwa dyspozycji. Proszę o brawa i rozpoczynamy kącik wspomnień. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Starsza siostra raptem 2 lata. Więc prawie rówieśnikami byliśmy. Boguś urodził się za piecem w Gajówce, w Żustowie, koło Inowłodzy. Jako, że to tak owe czasy nieelegancko było zapodać, że Brzustów, no komuś to coś mówi, no to lepiej było napisać Tomaszów Mazowiecki. W związku z tym pierwsze przekłamanie. Urodził się w Żustowie, potem całe dzieciństwo, nie tylko po młode lata licealne również, spędziliśmy, mogę tak powiedzieć, w zaczarowanym ogrodzie przyparafialnym przy kościele Zbawiciela na ulicy Świętego Antoniego. Przygarnięci tam zostaliśmy przez ówczesnego pastora księdza Waldemara Gaspariego, który nie tylko nas przygarnął
takim ojcowskim, wspaniałym gestem, ale otworzył przed nami świat. Świat, który w innych układach byłby niedostępny, bo w tym pięknym budynku była przepastna biblioteka jego córki. W tym pięknym budynku były organy do dyspozycji, fizharmonium, a któregoś pięknego dnia czteroletni Boguś otrzymał od księdza skrzypce. I tak się zaczęła przygoda z muzyką. W sąsiedztwie, które też było nieprzypadkowe w naszym życiu, mieszkała pastorowa Anna Wojnowska i jej cudowny ojciec, profesor Robert Korzusznik, który uczył Bogusia pierwszych kroków na skrzypcach. Pierwszy utwór to był Pojedziemy na łów, towarzyszu mój. Siedział na kamiennych schodkach, które na piętrze mieszkaliśmy tej parafii, i rzępolił. No, na początku to rzeczywiście było rzępolenie, potem już było lepiej, a potem usiadł do pianina, potem wdrapywał się na organy, które też były dostępne, i tak coraz bardziej był bliski tej muzyce. Szkoła podstawowa Stara Jedynka też była bardzo bogata nauczycieli, którzy szybko dostrzegli talent Bogusia. W związku z tym nie męczyli go jakimiś przedmiotami, które go po prostu nie interesowały, bo to był rysunek, jakieś tam muzykowanie. Także przez szkołę podstawową we dwójkę przebrnęliśmy z tak bardzo przyjaznym akcentem ze strony nauczycieli, którzy po prostu nie wymagali zbyt wiele od małego artysty. Potem okres licealny, no ja oczywiście pierwsze liceum. Pani Danusiu, może zanim pójdziemy do szkoły średniej, to posłuchamy naszego bohatera. A proszę. Chciałbym tylko jeszcze, zanim usłyszycie Państwo chyba jeden z najpiękniejszych utworów, nie tylko Bogusława Mentza, powiedzieć o tym, którym rozpoczęliśmy, bo gafę szczerze nie powiedziałem. Obłąkany Katarzyniarz to utwór, w którym kompozycji Bogusława Mentza, słowa i muzyka naszego bohatera, ale rzecz najważniejsza, wygrał tą piosenką Giełdę Piosenki w 1969 roku w Łodzi i sam się w ten sposób zaprosił na salony polskiej estrady, polskiej piosenki. Ona mu otworzyła wrota, a teraz jej portret i Bogusław Mentz. Nagranie jest z 1972 roku z Opola. Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt, o tego nie wiesz, nawet sama ty. W tańczących wokół szarych lustrach dni rozbłyska twój złoty śmiech, przerwany w pół czuły gest. W pamięci składa wciąż pasja samych serc. Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt, to prawda niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie razem iść, płynące twój zapach snów, rysunek ust, bardzo słów, niedokończony, jasny portret twój. Uniosę na ocale wszędzie, czy będziesz przy mnie, czy nie będziesz, ta różna dni, zamyślę nagły twój i rzecz. Oddalamy tobą minę, gdy powiesz do mnie kiedyś bywać,
przez życie pójdę, oglądając się wstecz. Proszę o brawo. Może tylko przekażę taką informację, że utwór, który piosenką stał się później, docelowo Mahorny napisał to jako muzykę do filmu pod tym tytułem. A zanim przejdziemy do liceum, Panie Danusiu, bardzo proszę opowiedzieć, jak to się stało, że Bogusław Metz dostał piosenkę pod tytułem Jej portret i to było powodem na to, że strzał w dwunastkę, nie tylko w dziesiątkę, bo takich interpretacji w historii polskiej piosenki niewiele. Zresztą był moim zdaniem jednym z najlepszych, jak nie najlepszym interpretatorem, atut niesamowity to interpretacja utworów. A teraz pani nam opowie, pani Danusiu. Więc jej portret to był rzeczywiście portret kochanej, więc śpiewał go dla Aleksandry. Bardzo, bardzo był zakochany i on właściwie nie śpiewa, on recytuje ten utwór, więc wszyscy ci, którzy później próbowali go wyśpiewać, to popełniali błąd, bo to była recytacja po prostu na linii melodycznej, którą przygotował na chornie. Przygoda z tym utworem była bardzo dziwna, bo bardzo zmęczony jakąś balangą Boguś został wezwany przez do Warszawy przez jedną z menadżerek, która mu właśnie zaproponowała ten utwór. Bogdan go wziął zupełnie bez przekonania, ale że miał zwyczaj konsultować to ze swoją mamą i ze mną i z sąsiadką ze ścianą, z panią Anną Wojnowską, więc złapał nuty i przyjechał do Tomaszowa. I kiedy pani Anna zagrała to na pianinie, to mówi: Bogdan, przecież to jest cudowne, to jest dla ciebie. Więc to chyba przekonało brata i przymierzył się do tego utworu, jak się okazało, był to sukces. Zapadł bardzo w serce ówczesnym paniom, które rządziły wtedy w telewizji, pani Walterowej, pani Dziedzic, takim był ulubieńcem tych pań. W związku z tym, tym bardziej ranga jego wzrosła. Cóż jeszcze mogę powiedzieć o tym utworze? Nachorny, jak usłyszał, jak Boguś to śpiewał, powiedział: Bogdan, to jest to. Tak Jonasz Kofta by sobie wymarzył na pewno, żeby tak ten utwór został zinterpretowany.
To zupełny przypadek, bo miał to śpiewać Dąbrowski, który tak się trochę migał, nie bardzo miał ochotę. No i przez przypadek wylądowało to w rękach Bogusia. No i stało się sukcesem. To co, przechodzimy teraz do szkoły średniej, te czasy, które chyba najbardziej pamiętają rówieśnicy, młodsi, starsi troszeczkę. Szkoła, liceum pedagogiczne. Liceum pedagogiczne, no, wspaniała szkoła. Uważam, że jedyna szkoła w Tomaszowie, która przygotowywała rzeczywiście pedagogów z prawdziwego zdarzenia, nauczyciela. Nauczyciela, który potrafił wszystko, który umiał się dogadać z uczniem. Boguś lądował w tym liceum pedagogicznym w takiej silnej grupie, był w klasie z chłopakami, którymi później stworzył właśnie zespół Szare Koty. Był to Bolek Goździk, Andrzej Majzel, Wojtek Kosiński, Dzidek Skiwa. Wszystko późniejsi dyrektorzy szkół, pedagodzy z prawdziwego zdarzenia, a jeszcze Andrzej Pociejkin, który też dzielnie wspierał na saksofonie. Więc liceum pedagogiczne to był chór, orkiestra symfoniczna. Trzeba pamiętać, że mocne przygotowanie miał także symfoniczne, bo brat grał na skrzypcach, a potem dopiero pojawiła się perkusja. Nawet pamiętam taki pochód pierwszomajowy przez Plac Kościuszki, kiedy szedł obok profesora Marciucha i prowadził całą orkiestrę symfoniczną. Więc to liceum pedagogiczne to była szkoła rzeczywiście, która przygotowała go muzycznie, bo jeśli chodzi o umiejętności pedagoga, to on raczej później z nich nie skorzystał, chociaż bardzo barwnie prowadził różne kolonie, spotkania z młodzieżą, ale po prostu interesowało go co innego. Zespół Szare Koty w województwie był to jeden z lepszych zespołów. Mieli dużo szczęścia, bo zostali przytuleni przez bogatą spółdzielnię z Połem i po prostu były pieniądze, chociaż pamiętam taki epizod, za który brat zapłacił zdrowiem, bo jakieś tam problemy z kręgosłupem zostały już do końca życia, a mianowicie pojechał do Enerdowa ówczesnego, żeby popracować i kupić gitarę, po prostu. Jeden instrument Dzidek Skiba, pamiętam, sam zmontował, drugi kupili. Perkusja też była zbierana z różnych tam części zwożonych. Także wielkim trudem, ale zespół zaistniał. Dostali piękne mundurki. Też pamiętam taki epizod, jak mama ciągle wyrzucała ten garnitur mu z szafy i mówi, kiedy ty wreszcie się zabierzesz do nauki, bo tylko muzyka, próby, zespół, a gdzie nauka? No, miała też powody, bo kiedyś przytrafiała do niej pani świętej pamięci, już cudowna nauczycielka rosyjskiego, pani Kozaczewska, i zwróciła się z prośbą do mojej mamy taką. Otóż pani Meczowa, niech ten Bóg się nauczy chociaż wiersza na pamięć z rosyjskiego, bo ja mu muszę postawić jakąś ocenę. Bogdan miał szczęście do pedagogów, bo oczywiście od razu wychwycili jego talent, w związku z tym nie uczył się matematyki, fizyki, chemii, no żadnych przedmiotów ścisłych. Do tego stopnia bałam się o tą maturę z matematyki, że w dzień matury wylądowałam pod drzwiami sali maturalnej, bo drżałam cała, przecież on nic nie napisze, przecież on jest taki głąb, on w ogóle nic nie wie. I wtedy wyprowadził mnie z tej rozterki bardzo szybko profesor Kazimierowski, który mi pokazał tekturkę złożoną na dwa razy, gdzie były rozwiązane dwa zadania, więc spokojnie usiadłam pod drzwiami i już wiedziałam, że maturę to odstanę.
o tym, że zdał, to wiemy, bo za chwilę dalej, a przed nami znów nasz bohater i na pozór. Małej Luizy w teledysku, zresztą przepięknym. Właśnie ona biega po parku łódzkim, a Bogu śpiewa dla niej. Przeżyć bez niej dzień było trudno bez Luizy. Zresztą ojciec bywa rzadko, bo jak były koncerty, więc przerwa między koncertami. Więc tak dodałam, że po prostu chodziło tutaj o Luizę. No to co, jesteśmy już na etapie matury?
Matura i co dalej? No dalej, no wszyscy wróżyli bratu, no, taki artysta, to oczywiście szkoła plastyczna, no więc Boguś przekonany o swoich wspaniałych talentach, umiejętnościach, pomimo że miał lekcję rysunku u profesora Ryszarda Kuszyńskiego, zdawał egzamin i nie zdał. Nie zdał, po prostu nie zdał. No, trudno. Poszedł do SN-u razem z całą ekipą, ze wszystkimi chłopakami zespołu Szare Koty. No i tam się dopiero zaczęło. No, wszystko oprócz nam. Były wesela, Nieboru, Farkadia, wyprawy do Roszkami. No ale jakoś rok tego SN-u zaliczył, wychowanie plastyczne z muzyką bodajże to było. I startował drugi raz. I zdał, ale nie dostał się w braku miejsc. No więc trzeba było skończyć ten SN. Więc przebnął jakoś następny rok też z przykładami. W międzyczasie zajścia marcowe w Warszawie. Przyjechał do mnie. Dowiedział się, że mnie zgarnięto do Pałacu Mostowskich. W związku z tym przyjechał do Łowicza, zaczął opowiadać o zajściach marcowych i zamieścili go w czynnościach ucznia. Także się niepotrzebnie się pochwalił tą wiadomością. Skończył SN i wcześniej, przed odebraniem dyplomów, startował po raz trzeci. I nie dostał się w braku miejsc. No i wtedy był tak przekonany o tym, że to już jest na pewno sukces, że wyjechał wcześniej, nie czekając na wyniki, na kolonie do Strzyżowa z dzieciakami. Więc ja, jak się dowiedziałam o tym, pojechałam do Łodzi, złożyłam odwołanie. Oczywiście odwołanie, jako że zdał egzamin, nie został przyjęty z braku miejsc po raz wtóry, zostało uwzględnione i w ten sposób Boguś został studentem pierwszego roku Akademii Sztuk Pięknych. Dowiedział się o tym fakcie dopiero na dyplomie. Ja mu po prostu nie opowiedziałam po tym. Mówię, po co mu będę psuła tą wspaniałą hossę, prawda, że to taki sukces, takim epizodem. No. Dla mnie to było być albo nie być, bo wiedziałam, że tak o niego walczyłam, że ja bym do samego ministra kultury pojechała, żeby mój brat się dostał. Skończył studiował też z przygodami, bo oczywiście ważniejsze były koncerty niż studia. W związku z tym na trzecim roku rektor się zdenerwował i go skreślił z listy studentów. I przyjechał biedny, korny do Tomaszowa, pokazuje mi list oznajmiający, że on już nie jest studentem. I mówi, no Dana, co ja mam zrobić? A pierwsza rzecz, to nie pokazuj tego mamie. No wszystko musisz zrobić, żebyś miał klęczeć, błagać. No ale nie trzeba było aż tak, bo była to po prostu lekcja dla Bogusia, któremu rektor wykład zrobił poważny, że musi się wziąć, albo zaliczy to wszystko i zrobi przyzwoity dyplom, albo się pożegna z uczelnią. No więc Boguś powiedział, panie rektorze, ja zrobię taki dyplom, jakiego w szkole nie było. I rzeczywiście. Byłam i mnie przymurowało, jak zobaczyłam. Kończył projektowanie ubioru damskiej mody. Więc trzeba było przygotować specjalnie, znaleźć sobie pracownię, wykonawców, uszyć stroje, zaprezentować je. Oprócz tego jak musiał być też etap malarstwo, rzeźba. Więc wszystko to zaaranżował w jednej sali. Zrobił do tego piękny podkład muzyczny, oczywiście ze swoich utworów, i zrobił pokaz mody. Po prostu najładniejsze dziewczyny zgarnął ze swojej uczelni. Między innymi też była już jego znajoma, przyszła żona, i po prostu zrobił. No, było to wydarzenie, był to show. No i wtedy rektor powiedział, rzeczywiście Boguś pięć z wykrzyknikiem i stawiam za ten dyplom. Także dotrzymał słowa. Jako że to muszę stwierdzić, że mój brat
przy takim szaleńczym sposobie bycia, nierównym, bardzo był perfekcjonistą. Jeżeli się już zabierał do czegoś, to to musiało być perfekcyjne. Także ten dyplom też doprowadził do perfekcji. Co dalej mówisz? Myślę, że powolutku będziemy kończyć, bo tu się opowieść jakby Bogusław Metz Tomaszów nam kończy. Proszę Państwa, przed nami jeszcze jeden utwór w wykonaniu Bogusława Metza. Za chwilę usłyszycie w naszych aranżacjach, czyli zespołu Pro Domo, utwory, które wykonywał Bogusław Metz. Nie tylko z jego repertuaru takiego żelaznego. Dokonywałem wyborów, pani Danusia akceptowała. To było fajna robota, bo mi tyle rzeczy podpowiedziała. No, na niektóre rzeczy mi zwróciła uwagę, na przykład taki utwór, o którym powiem, jak będziemy grać. Mam szaloną prośbę, a zarazem informację. My nie będziemy naśladować Bogusława Metza. To są nasze aranżacje, nasze pomysły na te utwory. Żaden z nas nie śpiewa, nie interpretuje jak Bogusław Metz. Nie bez kozery mówiłem, że to ewenement w skali Polski i nie tylko, myślę, jeżeli chodzi o interpretację. My je zagramy przede wszystkim z serducha. Tak naprawdę z serca dla Państwa i weźcie je takie, jak my je proponujemy. Nie próbujcie z nas robić kogoś innego. Taka moja prośba. I przed nami utwór, który myślę, że zanim usłyszycie, to pani Danusia powie, dlaczego go lubi. Wiele ciszy powie. No. Ja jeszcze chciałam, bo tu się zaczął nasze spotkanie utworem Na pozór. No może to taki smutny akcent, ale to Na pozór towarzyszyło Bogusiowi w ostatniej drodze. Napis Na pozór był na trumnie, napis Na pozór jest na płycie nagrobnej. No to tak odszedł Na pozór. Czyli było w tym takie ciche przesłanie, że chciałby, żeby o nim nie zapomniano. Myślę, że nasza obecność tutaj jest dowodem na to. Świadczy o tym najlepiej. Dla siebie brawo, dla siebie, za to, że jesteście. Chciałem ci się powiem, to też nasuwa mi takie smutne trochę skojarzenie, bo też informacji o odszedł Białej Ciszy Powiek, Bogusław Metz. Ułożyli mikrofon. Ale wracając do radosnego akcentu, Białej Ciszy Powiek jest to przepiękny, ciepły utwór, który został wytypowany na festiwal do Karlowych Wal. Boguś bardzo się zastanawiał, mówi, nie, to przecież jest tak młodzi ludzie to chcą słyszeć coś takiego rytmicznego, a to w Białej Ciszy Powiek to takie, to nie trafi, na pewno nie trafi. No i okazało się, że trafił utwór, bo w Białej Ciszy Powiek zdobył pierwszą nagrodę na festiwalu. Czyli przed nami, ja już dziękuję pani Danusi za tą część, przed Państwem Bogusław Metz w utworze Białej Ciszy Powiek, a później za karę będziecie słuchać Pro Domo, jak interpretujemy utwory, które można do tej pory usłyszeć w wykonaniu zespołu. Nie mówię zespołu, Bogusława Metza. W naszym wykonaniu zespołu Pro Domo za chwilę usłyszycie je. Duże brawa dla pani Danusi, serdecznie dziękuję. Proszę o przytulenie.
Wśród starych płyt gramofonowych jedną najpiękniejszą znam. Czasem, kiedy wieczór jest zimowy, dębnie wolną płytę sobie gram. Zdaje mi się wtedy, że wróciłaś i wróciła młodość moja znów. Snuje się za nami modna miłość, najpiękniejsze spośród wszystkich słów. Przygodnie, jak mgła, przygodnie, jak mgła, w serce.
siły. Thank you.
Państwa, mamy nadzieję, że będziecie z nami śpiewać, zwłaszcza te, które znacie piosenki. Jeszcze jedna z serii nazywanych biesiadnych piosenek. Zaaranżowane wszystkie one były przez Zbigniewa Górnego dla potrzeb największych artystów estradowych, między innymi właśnie dla Bogusława Meca. Tę pieśń dedykujemy paniom, które niedawno obchodziły swoje święto oraz panom, którzy dwa dni później także świętowali, czyli z okazji Dnia Kobiet. Dobrze, chodź. Nic nie zmienia. I panom z okazji Dnia Mężczyzny. Ja obchodzę dzień chłopaka. Taki mam zwyczaj. Ale jak się do mnie ludzie uśmiechają, życzenia mi składają codziennie, to też jestem szczęśliwy. Mały, biały domek.
zabawę, ale mam nadzieję, że to było coś miłego. Bez pół litra nie da rady. Co, zakochać się? Czy ruszyć dalej? Proszę Państwa, piosenka, którą za chwilę wykonamy, to jest piosenka, dzięki której, nie, dzięki temu, że Bogusław Metz ją także nagrał, ja mogłem wrócić do swojego bardzo, bardzo wczesnego dzieciństwa. Bardzo istotna dla mnie piosenka, bo to ona spowodowała, że zainteresowałem się gitarą, śpiewaniem. Miałem około 4-5 lat. Pierwszy wykonywał ją Edmund Fetting. Jest to piosenka z filmu Prawo i Pięść. A ja sobie wymyśliłem aranżację, którą za chwilę usłyszycie, i dedykuję ją wszystkim tym, którzy swoje nie zawsze, a właśnie inaczej, nie plątając się w polityczne działania polityków, poświęcili swoje życie, swoją krew, swoje, no wszystko, co można mieć w okresie II wojny światowej, za to, że dziś możemy być tu i teraz. Thank you.
produkt nowe i spójrz, będą śmiać się, że my znów stąd mamy dobry czas, spore burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, poszli dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, staniesz się. Za dzień, za dwa, wspominamy wszystkim dziewczynom z młodości piosenkę. Dedykujemy. Wielki przebój światowy w Polsce wykonywany właśnie przez Bogusława Meca i Zbigniewa Wodeckiego. Wchodzimy w tej chwili w taką serię utworów, które śpiewał Bogusław Mec w duetach. Polecam płytę w ogóle pod tym tytułem. Duet. Był mistrzem duetu. Przychodzą takie dni jak dziś, gdy przed oczami stają ci postacie, które znasz, i wraca każda twarz. Przychodzą takie dni jak dziś. Przychodzą takie dni jak myśl, że właśnie dzięki nim być może jesteś kimś. Przychodzą takie dni jak dziś, dziewczyny, które kochaliśmy, są zawsze z nami, żyją nas. Zielone panny naszych myśli płyną niezmiennie poprzez. Dziewczyny, które kochaliśmy, są zawsze z nami, żyją w nas. Zielone panny naszych myśli płyną niezmiennie poprzez czas. Gdy sięgam dziś pamięcią wstecz, wracają niby szkolny wiek. Miłości z tamtych lat, choć ich nie jestem wart, gdy sięgam dziś pamięcią wstecz. Sięgam dziś pamięcią wstecz, co dalej słyszę, płacz i śmiech. Przeżycie otrzyma mnie, nie jeden szemi gest, gdy sięgam dziś pamięcią. Czasem takie, gdy przed oczami
nasza każda twarz, bywają czasem tak. Bywają czasem tak. Że właśnie na ich cześć zanucić warto pieśń, przychodzą takie dni. Śpiewał tę piosenkę z Anną Jander. Pozwolił nam los. I tu już mogą być brawo gramatyk napisane. Brawo.
szczególne brawa dla Iwonki. Za chwilę będziemy na scenie. Piątek graliśmy i mimo choroby Angela, która śpiewała ten utwór w trakcie naszego koncertu i jeszcze zaśpiewała, jeszcze dała radę. Dzisiaj przed koncertem zadzwoniła i powiedziała, że niestety nie jest w stanie stać z łóżka i Iwona stanęła przed faktem. Po prostu jak widzieliście to na pierwszy raz próbowała zaśpiewać, dlatego prosiłem o to brawa. Jeszcze raz duże brawa dla niej. Podjęła się. Ale z tego miejsca pozdrawiamy Angelę. Mamy nadzieję, że niedługo będzie zdrowa i będzie mogła sobie z nami pośpiewać. Piosenka, piękna piosenka o przyjaźni, którą od Pani Bonusi się dowiedziałem, że bardzo lubił Pan Bogusław. Krecik, tak najczęściej używany jest tytuł. Przyjaciela dajcie mi. Jak palec, ten przyjaciół nie
1987 roku. W piątek się pomyliłem o 2 lata. Aż sprawdziłem, bo sam sobie nie wierzyłem. Odpowiadam do siebie tą rzecz, że na kilka lat ta piosenka zniknęła z eteru. Komuś się nie podobało. Wam się bardzo podoba. Jest ciągle aktualna. Coś śmiesznego. Śmiesznego, coś takiego.
Zagramy teraz piosenkę, którą, mogę tak powiedzieć, pokochaliśmy. Gdy rozmawiałem pierwszy raz z panią Rondą Metz, to mi spytała, czy zagram. Ja już ją wcześniej słuchałem, nie znałem jej wcześniej. A tak się, kurde, przestraszyłem tej piosenki. Taka trudna. Ale jak zapytała, no to sprowokowała, to znalazłem środki artystyczne, żeby sobie spróbować poradzić. Ostatnia piosenka, którą nagrał Bogusław Metz. Zabieramy was do Francji. Stare buty Van Gogha. Malował ich w Paryżu Picasso i Lamprecht, w kafejkach Montparnasse, u schyłku Montesquieu, z brodami w kapeluszu, a w oczach pił czy głód. Na stole tanie wino, w kieszeni parę słów. Stare buty Van Gogha, bez domu w sebi i w drozach, tworzyli z pasji do życia, darzyli nie dla pieniądza. Stare buty Van Gogha, para klaunów Picassa, dziś kosztują fortunę, to dusza tego malarstwa. Pośród ból chciał oddać ich wysiłek, ukazać własny ból. Nad głową błękit nieba, krążąc stado wrog, a w sercu tajemnica, malował dzień. Byli w brązach, tworzyli z pasji do życia, naszymi nie dla pieniądza. Stare buty Van Gogha, para klaunów Picassa, dziś kosztują fortunę, to dusza tego.
świat i piękno i drama każdego człowieka. Stare buty Van Gogha, parę klaunów Picassa dziś kosztują fortunę, to dusza tego malarstwa. Z 1983 roku. Myślę, że był wielkim wizjonerem, jeżeli chodzi o teksty, o interpretacje, o to, co przekazywał nam. Proszę o wyciemnienie, panie Darku, i Bogusław Metz dla państwa. Nie biegnij tak bez wytchnienia. Nie biegnij tak bez marzenia, inny serca lat układałaś w snach, zapach łąk, spokój gwiazd. Nie biegnij tak bez wytchnienia, na końcu jest tylko ziemia, twego życia smak. Chwytasz, co się da, to jest nic, tracisz czas. Może ktoś miłości twojej chce, ktoś na dobre i na złe, ktoś samotny, tak jak ty, czeka cię już dziś. Nie biegnij tak bez wytchnienia, zbyt wiele masz do stracenia. Pieniądz toczy się, mija dzień za dniem, a ty wciąż odmiana. Kiedy wszystko idzie źle, wezwij mnie, wezwij mnie. Gdy znajomy tłum jak wróg odwróci się, wezwij mnie, zjawię się. Gdy twój świat rozpada się, wezwij mnie, wezwij mnie. Czuję, że dziś jak dziecko w
Się pokażę, bo taki trochę wstydliwy chłopak jest. Bartłomiej Troja. Instrumenty kompozycyjne tego ma tyle, że nawet jak są moje, to nie wiem jak się nazywają. Ten pan, który ze mną śpiewał, to Karol Sfarbuła. Akordeon śpiewa. Adam Bieganowski, gitara. Staliśmy się jak rodzina. Pani Danuta Metz, wypar. Zapraszam Pani Danusiu do nas, proszę się pokazać. Dziś nieobecna, ale we wcześniejszych koncertach śpiewała z nami Angelika Nowak. A ja nazywam się Tadeusz Lubicki i dziękuję serdecznie jeszcze raz za to, że byliście. Darkowi za to, że dzisiaj kręcił gałkami, że mogliście nas słyszeć. Mojemu synowi, mimo że prosił, żebym tego nie mówił, ale to on przygotował całą prezentację, twierdząc, że to dla niego jest zbyt proste, zbyt łatwe. Dla mnie nie do osiągnięcia. Serdecznie dziękuję. Wiele rzeczy, które zdobywałem po drodze przed pierwszym koncertem, jak na przykład baner, jest przykładem, jak nazwisko Metz działa w Tomaszowie. Pani z Beli mi cięła materię. Okazało się, że koleżanka Bogusia z wczesnego dzieciństwa gdzieś po sąsiedzku mieszkała. Brałem, uciekałem, spytałem ile płacę, powiedziała, żebym szedł w cholerę, nie ma ludzi, bo to jest do Bogusia. Także
tych sytuacji takich fajnych było bardzo wiele, za co wszystkim tym ludziom dziękuję. Dziękuję Kamilowi, który jest tutaj kierownikiem. Za to, że po pierwsze, za to, że zechciał przyjechać na nasze zaproszenie na pierwszy koncert, pokonać odległość 50 paru kilometrów w jedną stronę i zauroczony chyba tym, poprosił, żebyśmy zagrali, a my przecież nie śmieliśmy odmówić. I wam wszystkim za to, że jesteście. Bardzo dziękuję, zwłaszcza mojej żonie, za to, że zrozumiała, bo pewnie bym nie dał rady. Serdecznie dziękujemy. Przed pół programu, tyle dla nas na dzisiaj. Jeszcze raz. Serdecznie dziękujemy. Nie wiem, może ktoś chce przemówić, powiedzieć coś, to jeszcze póki mikrofony nie wyłączone, to jeszcze jest taka szansa. Jeszcze zagrajcie. Pani Gabysiu. Gdzie to wszystko uciekło? Zostałem sam. Ale piękny utwór, co? Bardzo. Ja też go nie znałem wcześniej. Jak go pierwszy raz usłyszałem, to stwierdziłem, że zbyt trudno, żebym go zagrał. O, i właśnie w tym miejscu jest okazja, żeby podziękować kilku ludziom, z którymi kiedyś grywałem. Jestem w bardzo dobrej komitywie. To, że poradziłem sobie z butami Van Gogha, to zasługa takiego gitarzysty, nauczyciela dziś gitary. Pan profesor zechciał mi pomóc. Darek Trzciński uczy w naszej szkole i nie tylko. Kiedyś grywaliśmy razem, zarabialiśmy pieniądze. W kilku aranżacjach pomagał mi Marcin Sektura, bardzo znana postać w muzycznym świecie Tomaszowa. Tomaszowianin, który robi wielkie rzeczy. Mamy ich sporo i bądźmy z tego dumni. To też jest okazja, żeby im za to podziękować. To co, wisi? Tak? Przyznam się szczerze, że po raz trzeci wisujemy właśnie z tego. Utrwalą się. Bardzo ładnie grać. Fortunę, to duma,
prawdę albo śmiech. Artystę to porusza, natchnienie jego jest. Nad głową granat nieba i czarne cienie mrą. Zapęsknę z horyzontu, nie sięga sławy zło. Stare buty Van Gogha, bez domu sen i broza, tworzyli z pasji do życia, a żyli nie dla pieniądza. Stare buty Van Gogha, para klaunów Picassa, dziś kosztują fortunę, to duma tego malarstwa. Może braka paka w rolnicy, co? Thank you.